Pieniądz Niepodległej Rzeczypospolitej. Po wystawie oprowadza nas ekspert z Centrum Pieniądza NBP, trzymając kamerę na selfie-sticku. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego spotykamy się dzisiaj na żywo, zaraz po transmisji kolejnego, czyli piątego odcinka z serii Śladami Polskiego Pieniądza. Tematem dzisiejszego odcinka będzie pieniądz Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale zaczynamy go dość nietypowo, ponieważ chciałabym rozpocząć naszą opowieść już od czasów I wojny światowej. Znajdujemy się w tej chwili w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w sali ekspozycyjnej poświęconej wojnom, I i II wojnie światowej. Dlaczego rozpoczynamy opowieść o polskim pieniądzu akurat w okresie I wojny światowej? Ponieważ tak naprawdę to, co się działo w czasie wojny i pod koniec, miało decydujący wpływ na system walutowy i obieg pieniądza w Rzeczypospolitej. Chciałam rozpocząć od pokazania gabloty. Najpierw pokażę ją z daleka, w której możecie zobaczyć ogromną rozmaitość walut. Mniej więcej te rodzaje walut funkcjonowały na ziemiach polskich, na przyszłych w zasadzie ziemiach polskich stanowiących terytorium Rzeczypospolitej, już u progu niepodległości. Tak jak koleżanka wspomniała w filmie, no przede wszystkim podstawową walutą obowiązującą, funkcjonującą na ziemiach polskich była waluta państw zaborczych. Pamiętamy, że ziemie polskie były podzielone między 3 zabory, w związku z tym odpowiednio te 3 waluty funkcjonowały na ziemiach polskich, a więc były to ruble rosyjskie, były to korony austro-węgierskie oraz marki niemieckie. Ale co ciekawe, sytuacja zmieniła się dosyć zasadniczo w czasie właśnie I wojny światowej, gdyż w 1914-1915 roku na ziemię Królestwa Polskiego wkroczyły wojska państw centralnych, czyli Niemiec i Austro-Węgier, i w zasadzie z tego terenu Królestwa Polskiego wyparci zostali Rosjanie i na tym obszarze zaczęła funkcjonować nowa także waluta okupacyjna, a mianowicie, tak jak koleżanka wspominała, na części ziem Królestwa Polskiego, na obszarze tak zwanego generał-gubernatorstwa warszawskiego, funkcjonowała marka polska, o której powiem więcej w dalszej części, ale na terenie okupowanym przez wojska austriackie, to było tak zwane generał-gubernatorstwo lubelskie, ze stolicą w Lublinie, tam funkcjonowały korony austro-węgierskie oraz ruble. A dodatkowo, o czym w filmie nie było mowy, ale chciałabym się teraz na tym na chwilę skupić, były również inne waluty okupacyjne. Jakie to były waluty? Tak zwane ostruble. Ja je tutaj pokażę. Ostruble i ostmarki. Cóż to była za waluta, te ostruble i ostmarki? Otóż wojska niemieckie zajęły również tereny na północny wschód od granic ówczesnego Królestwa Polskiego. Część tych obszarów znalazła się później na terytorium państwa polskiego, więc jak najbardziej ta waluta dotyczyła również przyszłego obiegu pieniężnego Rzeczypospolitej. Ostruble zostały wprowadzone na tym obszarze. Przypomnę, to jest tak mniej więcej obszar północno-wschodnich ziem późniejszej Rzeczypospolitej, ale to jest zarówno Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna, także obszar późniejszej Litwy, Łotwy. Ten ostrubel oczywiście był wyłącznie walutą okupacyjną. On był od, jak tutaj widzimy, mamy przykłady nominałów, 1 rubel czy 25 rubli. Oczywiście okupant niemiecki wprowadził tą walutę głównie po to, żeby ściągnąć z rynku prawdziwe, pełnowartościowe ruble rosyjskie, srebrne zwłaszcza i złote. I one były w 1916 roku emitowane przez wschodnią kasę pożyczkową ze stolicą w Poznaniu, a w 1918 roku wprowadzili kolejną walutę na tym terenie i to była właśnie ostmarka emitowana od 1918 roku. Ciekawostką natomiast jest fakt, że te waluty, choć okupacyjne, stały się później podstawą takiego przejściowego, tymczasowego obiegu pieniężnego. W przypadku ostrubla to była późniejsza przejściowa waluta Łotwy, zanim wprowadzono łata w 1923 roku, a ostmarki były walutą, która funkcjonowała przejściowo na terenie państwa litewskiego do czasu wprowadzenia waluty litewskiej. Po tym wstępie
Przeniesiemy się teraz do innej sali ekspozycyjnej. W trakcie tutaj mojej trasy będę przechodzić między innymi przez ulicę Bankową. Chciałam jeszcze powiedzieć, że okres między końcem I wojny światowej a pierwszymi miesiącami po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, no to przede wszystkim czas odbudowy gospodarczej kraju, czas kształtowania się terytorium państwa polskiego, które to terytorium tak naprawdę, o które walczono i na drodze dyplomatycznej, i zbrojnej. No i to jest również czas zastanawiania się nad przyszłym obiegiem pieniężnym i przyszłą walutą państwa polskiego. Sytuacja była niezwykle trudna. Jak pisał Jędrzej Moraczewski, pod koniec listopada 1918 roku na ziemiach polskich funkcjonowało wówczas aż 8 różnych walut, nie licząc oczywiście szeregu drobnych, lokalnych walut zastępczych. Więc oczywiście jakby władze polskie musiały przyjąć pewien standard, w oparciu o który zostanie obieg pieniężny na terytorium późniejszej Rzeczypospolitej ujednolicony. I tym standardem, który przyjęto, zaraz pokażę kolejną gablotę, była wspomniana już również w filmie Marka Polska oraz emitująca ją Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, powołana pod koniec 1916 roku, chociaż oczywiście do obiegu tę walutę wprowadzono już pod koniec kwietnia 1917 roku. Dlaczego zdecydowano się akurat na marki polskie? Dlatego, że spory ich zapas już był wydrukowany i przygotowany w skarbcu. A po drugie była to waluta, która nie funkcjonowała na terytorium żadnego innego państwa, więc w pewien sposób miała charakter unikatowy. Koleżanka już omówiła jej szatę graficzną, więc ja nie będę do tego wracać. Ona miała pewne walory polskie, ponieważ miała napisy w języku polskim i szatę graficzną, która także miała się z polskością kojarzyć, o czym świadczył ten piękny renesansowy orzeł w koronie. Natomiast oczywiście po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, tutaj sobie przejdziemy dalej do kolejnej gabloty, władze polskie co prawda przejęły walutę markową, a nawet pierwsza emisja ze stycznia 1919 roku dosłownie powtarzała szatę graficzną tych banknotów, ale nastąpiła pewna istotna zmiana, a mianowicie odpowiedzialność za emisję tej waluty przejął polski rząd. Czy marki polskie występowały w formie monet? Mam takie pytanie. Otóż nie. Marki polskie nie występowały w formie monet. Zresztą jakby głównym problemem władz polskich tak naprawdę później była nadmierna emisja tej marki polskiej, która doprowadziła ostatecznie do procesów inflacyjnych. Dlaczego doszło do inflacji? No, między innymi dlatego, że oczywiście kraj dopiero odbudowywał się gospodarczo, a więc generalnie potrzebne było bardzo dużo środków finansowych, których to młode państwo nie posiadało. Natomiast wydatki były ogromne na skarb, na administrację, na wojsko. Przypomnę raz jeszcze, toczyły się ciągle walki o granice. Dlatego wychodziły coraz większe nominały walut markowych. Więc gdyby w obiegu funkcjonowała drobna moneta, na przykład bilonowa, nie miałaby ona absolutnie żadnej wartości i żadnego znaczenia dla obiegu pieniężnego. A skoro już wspomniałam o inflacji, to my akurat w gablocie nie posiadamy żadnego przykładu nominału inflacyjnego, ale ja pozwoliłam sobie przygotować specjalnie na dzisiejszy dzień. Spróbuję pokazać. Graficzne odwzorowanie jednego z banknotów inflacyjnych, a w zasadzie hiperinflacyjnych. To jest banknot o nominale 10 milionów marek polskich, który został wyemitowany z datą 23 listopada 1923 roku i wprowadzony w zasadzie tydzień później do obiegu. Był to najwyższy obiegowy środek płatniczy na ziemiach polskich. No i on oczywiście również świadczył o postępującej inflacji, a więc o spadku wartości polskiej waluty, którą była marka polska, o obniżaniu się jej siły nabywczej. Natomiast oczywiście nas najbardziej interesuje ten moment, kiedy dochodzi już do uchwalenia odpowiednich ustaw i dekretów dotyczących przyszłej polskiej waluty. Czy marki polskie drukowano u nas w kraju? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja wspomniałam o tej pierwszej marce, o tym pierwszym nominale, który wszedł do obiegu już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Właśnie on już też
chociaż korzystano z zapasów, które pozostały w skarbcu, to jednak już zaczęto je drukować polskimi siłami, między innymi w polskich zakładach graficznych. Jednym z takich zakładów były zakłady graficzne, no w większości one się mieściły w Warszawie. Później, ale to dopiero od końca 1919 roku, były to państwowe zakłady graficzne. Także tak, emitowano je w większości w kraju, drukowano, projektowano również, ale na przykład taki banknot tutaj z późniejszej emisji z sierpnia 1919 roku, potem z lutego 1920 roku, można zwrócić uwagę, że ma zupełnie też inną szatę graficzną, bogatą, taką secesyjną, wzorowaną trochę na motywach z banknotów austriackich. Ten banknot właśnie był drukowany w Wiedniu, a następnie stamtąd przywożono klisze do produkcji, do kontynuacji tej produkcji już w naszych krajowych zakładach graficznych. Przechodzę tymczasem do tego, co przerwałam, mówiąc o tych najważniejszych ustawach i dekretach dotyczących wprowadzenia złotego. Wiemy, że tutaj kluczowe znaczenie miała ustawa z 28 lutego 1919 roku, dotycząca też ustanowienia nazwy polskiej jednostki monetarnej. No i oczywiście a propos tego, gdzie drukowano polskie banknoty, mówiliśmy o markach polskich, ale pierwsze banknoty złotowe, między innymi tej emisji z 28 lutego 1919 roku, były drukowane w drukarniach zagranicznych. Mniejsze nominały od 1 do 50 zł były drukowane we Francji, te większe do 5000 zł włącznie w Anglii. I tutaj mamy przykład jednego z banknotów o niższych nominałach 5 zł z wizerunkiem księcia Józefa Poniatowskiego, natomiast zdecydowana większość tych banknotów emisji z lutego 1919 roku miała wizerunek Tadeusza Kościuszki, przywódcy insurekcji z 1794 roku, bohatera narodowego, jednego z najczęściej portretowanych w ogóle w okresie dwudziestolecia międzywojennego na polskich środkach płatniczych. Natomiast dla nas kluczową oczywiście datą jest ten, przypomnę raz jeszcze, bo to bardzo ważna dla nas data, 28 lutego 1919 rok, i z tą datą wyemitowane były również pierwsze banknoty złotowe, chociaż weszły one do obiegu dopiero 5 lat później, kiedy został powołany Bank Polski w 1924 roku. Teraz przeniesiemy się dalej. Mamy tutaj przepiękną ekspozycję, która została usytuowana na biurku, prawdziwym, oryginalnym biurku dwudziestowiecznego pracownika bankowego. Chciałam zwrócić uwagę, dlaczego tak mówiłam dobitnie o tej dacie 28 lutego 1919 roku. Otóż przy okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, staraniem Narodowego Banku Polskiego, polski złoty jako jednostka monetarna został obdarzony takim wspaniałym certyfikatem wpisu na polską listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. I na tej właśnie liście znalazł się taki reprezentatywny zbiór polskich monet, ich prób, banknotów i wzorów banknotów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Były to różne emisje złotego. I teraz, ponieważ mam absolutnie niepowtarzalną okazję, żeby pokazać tę gablotę bez chroniącej jej szczelnie szyby, postanowiłam, że pokażę tutaj i coś więcej opowiem również o różnych ciekawych, zwłaszcza monetach, które mamy tutaj prezentowane. Może zacznę najpierw od takiego ciekawego dokumentu historycznego, a mianowicie jest to rozporządzenie ministra skarbu o ustaleniu wzorów monet z 26 maja 1924 roku. To rozporządzenie przede wszystkim już dotyczyło pokazania tak naprawdę tych wizerunków obiegowych monet polskich, które no, miały być używane w zasadzie od momentu wejścia w życie reformy walutowej, czyli w zasadzie liczymy to od kwietnia 1924 roku. I jakby nawiązując do tych wzorów, które tu się znalazły, chciałam co nieco opowiedzieć o tych faktycznych monetach, które weszły do obiegu. Może zacznę od jednej z najbardziej charakterystycznych monet okresu dwudziestolecia międzywojennego. Mam nadzieję, że ona będzie dobrze widoczna, sobie pozwolę podnieść całą tą gablotę.
Ta pierwsza moneta, widzimy o nominale 1 złotego, to jest słynna srebrna żniwiarka, której projekt przygotował Tadeusz Brejer. Ona prezentuje taki profil kobiety z charakterystycznymi 4 kłosami. To był właśnie wzór nominału, który miał widnieć na monecie 1 i 2 złote. I proszę zwrócić uwagę, ja pokazuję tak dosyć intensywnie ten wizerunek. I on nam się oczywiście tutaj zgadza z tym wizerunkiem, który przyjęto w ramach rozporządzenia ministra skarbu. Ten sam wizerunek miał widnieć na monecie o nominale 1 zł i 2 zł, a także, co ciekawe, pierwotnie planowano, że ten wizerunek znajdzie się na monecie 5-złotowej. Ale tu ciekawostka. Ciekawostka taka, że oczywiście wszystkie te wzory, projekty monet najczęściej były wyłaniane na podstawie rozmaitych konkursów, które organizowano bądź w formie otwartej, bądź zamkniętej. W otwartej formule oczywiście każdy mógł zgłosić swój projekt, w formule zamkniętej tylko wybrane grono artystów. I rzeczywiście polskie znaki pieniężne, tak monety, jak i banknoty, były projektowane przez najwybitniejszych polskich artystów, grafików, plastyków. I między innymi w pierwszym konkursie na projekt monet groszowych zostało wyłonionych, groszowych i złotowych zostało wyłonionych 2 laureatów. Byli to Wojciech Jastrzębowski, którego projekty później zrealizowano w formie monet groszowych, i wspomniany przeze mnie Tadeusz Brejer. Natomiast Tadeusz Brejer był również wówczas autorem innego bardzo ciekawego projektu, który planowano wyemitować w formie monety złotej. Tutaj zwracam uwagę na ten rysunek, wzór numer 5. Widzimy takiego klęczącego na lewym kolanie rycerza, trzymającego miecz, złożonego z rękoma złożonymi do przysięgi. I ta moneta miała być wzorem dla monet złotych, dlatego że reforma monetarna z 1924 roku przewidywała wprowadzenie do obiegu zarówno monet złotych o nominale 10, 20, 50 i 100 złotych, jak i oczywiście monet srebrnych 1, 2 złote, monet brązowych 1, 2 i 5 groszy i niklowych 10, 20, 50 groszy. Natomiast ten projekt nie został wykorzystany tak faktycznie w formie monety złotej, która to moneta złota nie weszła wówczas do obiegu, ale, i tutaj znowu pozwolę sobie pokazać na konkretnym przykładzie, został wykorzystany, nie wiem, czy będzie to widać bardzo dobrze, o, tutaj widzimy tego charakterystycznego klęczącego rycerza i on się znalazł na próbie. Zwracam uwagę, że tutaj nie widzimy żadnego nominału ani nazwy jednostki monetarnej, ale z uwagi na wielkość tej monety, na jej średnicę, przyjęło się tutaj uważać, że to jest moneta o nominale 50 zł. Ale mówię, nie została wyemitowana tak, jak planowano na podstawie rozporządzenia w formie monety złotej, tylko jako taka próba, tylko żeby zobaczyć, jak mogła wyglądać. Natomiast monetą złotą, którą rzeczywiście wówczas wybito, była moneta z wizerunkiem, spróbuję pokazać, Bolesława Chrobrego. Ona miała upamiętniać 900. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. To był projekt Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, projekt wyłoniony w oparciu o nadesłane prace konkursowe. I co ciekawe, Zofia Trzcińska-Kamińska oczywiście zdobyła pierwszą nagrodę w tym konkursie, ale drugą nagrodę zdobył, pokażę, który projekt zrealizowany znacznie później i w innej formie, nie w formie monety złotej, ale w formie monety srebrnej, to był projekt Polonii, czyli tutaj widzimy projekt Antoniego Madejskiego, a trzecie miejsce, i to też pozwolę sobie pokazać, zajął wówczas projekt Stanisława Szukalskiego, z przepięknym wizerunkiem, bardzo dynamicznym, Mikołaja Kopernika. Natomiast spróbuję pokazać również drugą stronę tej monety. Ona jest niezwykle ciekawa, chociaż w tamtych czasach została uznana wręcz za kontrowersyjną, a mianowicie
widoczny na awersie orzeł, który to orzeł był inspirowany sztuką prekolumbijską, wzorami azteckimi, no delikatnie mówiąc, nie spotkał się z przychylnym przyjęciem. Czy te monety były monetami obiegowymi? Otóż nie wszystkie. Już tłumaczę. Może na podstawie tej mini gablotki, którą mam w ręce. Moneta złota z wizerunkiem Bolesława Chrobrego, która miała nominały 10 i 20 zł, chociaż na podstawie rozporządzenia również ministra skarbu przewidziano ją jako taką, która miała wejść do obiegu, ostatecznie do obiegu nie weszła. Natomiast ze względu na wartość kruszcu, z którego była bita, bo było to złoto, zyskała status takiej monety bulionowej, inwestycyjnej, bardzo chętnie ją nabywano, ale nie była w obiegu. Następnie monetą próbną, tak jak wspomniałam, a więc nieobiegową, był wspomniany tu przeze mnie ten klęczący rycerz, który nie wszedł do obiegu. I podobnie na przykład projekt Stanisława Szukalskiego z Mikołajem Kopernikiem, który też nigdy nie wszedł do obiegu i też był traktowany jako próba. Także tylko część tych monet tak naprawdę miała charakter obiegowy. I a propos tych obiegowych, to jeszcze chciałam pokazać, otóż tutaj widzimy więcej poza charakterystyczną żniwiarką Tadeusza Brejera. Obok mamy przepiękną monetę, tak, bardzo dużą, przepiękną monetę o nominale 5 zł. To był nominał 5 zł. Konstytucja. Reforma monetarna, o czym nie wspomniałam, przewidywała również, 1924 roku o tej reformie mówimy, przewidywała również wprowadzenie do obiegu monety srebrnej 5-złotowej. I to jest właśnie projekt, który zwyciężył Stanisława Lewandowskiego, zaakceptowano go w 1925 roku, rozpoczęto bicie tej monety, no i nagle moneta nie weszła do obiegu. Cóż takiego się stało? Otóż przede wszystkim ta moneta była bita w srebrze bardzo wysokiej próby, a poza tym była znacznie cięższa niż inne monety srebrne z tego czasu, ważyła aż 25 gram, więc wybito prawdopodobnie około 2000 sztuk tejże monety. One się 1000 sztuk różnych rodzajów, po 1000 sztuk różnych rodzajów, no i takie charakterystyczne perełki wokół. Część wybito właśnie z 81 perełkami, część ze 100 perełkami. Prezentuje ona bardzo ciekawy taki wizerunek. Prawdopodobnie jest to personifikacja Polski, Polonia, siedząca na tronie, trzymająca jedną rękę księgę z napisem Konstytucja, u stóp jej leżą kłosy zbóż oraz sierp, czyli symbole rolnictwa, więc najbardziej rozwiniętej gałęzi gospodarczej Rzeczypospolitej. Nawiązywało to trochę do słynnej żniwiarki, która przecież, tutaj próbuję złapać ostrość, która również miała się kojarzyć przede wszystkim z najważniejszą i najlepiej rozwiniętą gałęzią gospodarczą Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, czyli rolnictwem. Tutaj widziałam, że oczywiście pojawiło się jakieś pytanie. Czy były banknoty kolekcjonerskie w II RP? No, nie były to banknoty kolekcjonerskie, natomiast można uznać, że niektóre monety, o których jeszcze powiem, niektóre monety miały charakter okolicznościowy, kolekcjonerski w takim sensie też, że często oczywiście upamiętniały jakieś ważne wydarzenie. Czasami ta moneta, konstytucja, którą pokazałam, też jest uznawana za swego rodzaju monetę kolekcjonerską, bo ona była wybita w stosunkowo niewielkiej liczbie egzemplarzy, bardzo wartościowa, sprzedawana powyżej swej wartości, bo nie za 5 zł, tylko za 15 zł. W tej serii było jeszcze, w serii monet konstytucja było jeszcze około 100 sztuk monet, które miały monogramy Stanisław Wojciechowski i Władysław Grabski. To była taka też specjalna emisja, która miała upamiętniać uchwalenie Konstytucji 3 maja. Także bardziej taką funkcję stricte kolekcjonerską czy okolicznościową pełniły monety. Na banknotach natomiast bardzo często uwieczniano wizerunki ważnych postaci historycznych, z którymi jakieś istotne wydarzenia historyczne polskie się wiązały. Ja pozwolę sobie teraz przejść dalej, żeby coś więcej jeszcze opowiedzieć o banknotach złotowych, które, jak widzę, tutaj też budzą zainteresowanie. Jesteśmy przy gablocie.
O, tutaj się przełączymy. Jesteśmy przy gablocie, która z jednej strony prezentuje przykładowe monety obiegowe z okresu II Rzeczypospolitej. Do tego jeszcze wrócę, ale zanim do tego dojdę, chciałabym pokazać również taki nietypowy może dla niektórych środek płatniczy papierowy, jakim były bilety zdawkowe. Otóż należy pamiętać, że u progu odzyskania przez Polskę niepodległości, a nawet już po dokonaniu reformy monetarnej, Polska nie była technologicznie przygotowana na masową produkcję, szczególnie pieniądza metalowego, kruszcowego, czyli zakładanych w reformie m.in. monet srebrnych, ale nawet tych groszowych. Więc jakie było rozwiązanie? Oczywiście rozwiązaniem były bilety zdawkowe, które tutaj widzicie ich przykłady w gablocie, które miały charakter tymczasowego środka płatniczego. Dlaczego tymczasowego? Ponieważ on miał obowiązywać tylko do czasu wyprodukowania wystarczającej ilości monet. Może dodam jeszcze, że większość monet była, przynajmniej na początku, również produkowana poza granicami kraju. Tak, i teraz przejdziemy sobie do dalszej części, do gabloty, która prezentuje bardzo rozmaite środki, również przede wszystkim papierowe banknoty emitowane przez Bank Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Pewnie pamiętacie z filmu te dwa banknoty 50 zł według projektu Zygmunta Kamińskiego i 100 zł Józefa Mehoffera, ale bym chciała zwrócić uwagę na dalsze, też bardzo ciekawe przykłady. Na przykład mamy tutaj banknot o nominale 50 zł, który został wydany z datą 11 listopada 1936 roku i można powiedzieć, że był jednym z ostatnich, to była jedna z ostatnich emisji polskich jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Ten banknot co prawda został wydrukowany, przygotowany, dostarczony w stosunkowo niewielkiej liczbie sztuk, ale ostatecznie nie wszedł do obiegu. Widzimy tutaj wizerunek Jana Henryka, generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Zwracam uwagę również na odwrotną stronę tego banknotu, która miała ilustrować bardzo różne gałęzie gospodarcze. Widzimy tutaj od lewej rolnictwo, przemysł stoczniowy, lotnictwo, przemysł taki ogólny, głównie ciężki, a z przodu mamy również taką personifikację sztuki. I tutaj oczywiście wyżej też mamy banknot równie ciekawy, ale z wcześniejszej emisji, z 1928 roku, który nie wszedł do obiegu, ale był przygotowany, wydrukowany w Szwajcarii. Przede wszystkim ten banknot wyróżniało, no to między innymi to, że tu nie ma też wizerunku żadnej postaci historycznej, ale on był wydrukowany na bardzo dobrej jakości papieru, metodą wklęsłego druku, który w Polsce dopiero w latach 30. się upowszechnił. Także był jednym z lepiej przygotowanych i zabezpieczonych banknotów, ale nie wszedł do obiegu. Zresztą wtedy to był czas, kiedy zaczęto emitować monety złotowe, 10-złotowe, srebrne. W związku z tym ten banknot w zasadzie był tylko taką rezerwą. Dlaczego ten banknot nie wszedł do obiegu? Dlatego, że została przeprowadzona reforma kolejna, też stabilizacyjna, reforma pieniężna i wyemitowano na początku lat 30. zdecydowanie więcej monet srebrnych, złotowych. Proszę pamiętać, że do monet kruszcowych jakby zaufanie społeczeństwa było zawsze bardzo wysokie, w związku z tym jakby więcej zdecydowanie dla społeczeństwa też znaczyła srebrna moneta 10-złotowa niż ten banknot. Nie było potrzeby po prostu wprowadzania, a on od początku był przewidziany jako swoista rezerwa. I w zasadzie powoli będziemy dobiegać do końca naszej opowieści, którą można byłoby tu bardzo długo jeszcze prowadzić na temat historii polskiego pieniądza złotego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ja dodam tylko na koniec, że warto przyglądać się temu, co mamy w portfelu, naszym banknotom. Warto w czasie wizyty w Centrum Pieniądza dokładnie przyjrzeć się szacie graficznej i banknotów, i monet, ponieważ ta szata graficzna miała również w dwudziestoleciu międzywojennym spełniać bardzo ważne funkcje i estetyczne, i propagandowe. Przekazywała pewne ważne treści też ideowe, dlatego też proszę zwrócić uwagę, że znajdują się tutaj wizerunki
polskich, królów na przykład w polach znaków wodnych, czy bohaterów narodowych, jak chociażby Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, czy Emilia Plater. Zwróćcie uwagę przy najbliższej okazji, po otwarciu, mam nadzieję, Centrum Pieniądza, jak wiele także sportretowano wizerunków kobiet na polskich banknotach z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Może warto wrócić do tej chwalebnej tradycji i przypomnieć też o polskich bohaterkach w naszej historii. Na koniec już tytułem podsumowania dodam, że oczywiście tak naprawdę pieniądz w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a zwłaszcza wprowadzony formalnie w 1919 roku złoty, był symbolem siły odradzającej się ojczyzny, był fundamentem tak naprawdę odbudowy gospodarczej. No i miał oczywiście ogromne znaczenie, nie tylko w takim znaczeniu czysto gospodarczym, ekonomicznym czy finansowym, ale również geopolitycznym. Polska miała silną walutę opartą na złocie, opartą na zasobach kruszcu i dobrych, silnych walutach, też obcych, w związku z czym na pewno była tym fundamentem rozwoju gospodarki, który był Rzeczypospolitej niezmiernie potrzebny po latach zaborów, okupacji i wojen. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do Centrum Pieniądza.